Przede wszystkim dzisiaj na temat zaginięcia matki razem z dzieckiem, a dokładnie chodzi o zaginięcie Natalii z dzieckiem trzyletnim Amelki, co się tak naprawdę stało jesteśmy na stronie tutaj policji e, przedstawiony Shite alert no właśnie o tym w dzisiejszym filmie jednak na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij jakże w dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik e, tutaj mamy do czynienia z zaginięciem jesteśmy na stronie oficjalnej policji tak policja.pl Zaginiona Amelia, 3 lata, jasne kręcone włosy, upięte w kok, oczy niebieskie, ubrana w różową kurtkę i szarą czapkę z pomponem, szare spodnie granatowe, buty miejsce zaginięcia stok, Około godziny 10:00, uprowadzona razem z matką przez dwóch za zamaskowanych mężczyzn z, przed, z przed bloku przy ulicy Halera 47. No i no, sprawa szokująca, praktycznie wszystkie media w Polsce mówiły o tym porwaniu. Policjanci poszukują trzyletniej Amelki i jej matki Natalii, które dzisiaj około godziny 11.00 Około godziny 10:00 zostały uprowadzone przez dwóch zamaskowanych mężczyzn z bloku przy ulicy Halera 47 w Białym Stoku. Wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu dziewczynki i jej mamy, proszone są o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji na czas funkcjonowania Child Alert. Uruchomione zostało call center pod numerem 995 na które można przekazywać wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia zaginionych. Do uprowadzenia doszło przed blokiem mieszkalnym przy ulicy Halera 47 w Białymstoku dzisiaj, 7 marca bieżącego roku, około godziny 10. Z ustaleń wynika, że sprawcami z uprowadzenia byli dwaj zmaskowani mężczyźni, którzy wepchnęli Amelię i jej matkę do samochodu marki Citroen, który później został porzucony. Dziewczynka ma niebieskie oczy i jasne włosy spięte w kok, ubrana była w różową kurtkę, szarą czapkę z pomponem, e, szare spodnie i granatowe buty. Na czas funkcjonowania chat Alert uruchomione zostało właśnie to call center. Tu znowu ta informacja. No i szokująca sprawa, oczywiście mówią o tym praktycznie wszystkie media w Polsce, tak, na temat tego uprowadzenia, na temat tego zaginięcia. Na razie nie mamy żadnych większych informacji dotyczących relacji, tak? Czy ta matka rozwiodła się z mężem, gdzie ten mąż mieszka, czy on mieszkał po prostu w Polsce, czy też w Niemczech. Pojawiły się takie informacje, takie tropy, że być może tutaj ta kobieta została uprowadzona z tym dzieckiem do Niemiec, tak wiadomo tak naprawdę jaki tutaj jest, jest trop prawdziwy. No, tutaj funkcjonuje też ten Child Alert, który na dobrą sprawę po raz trzeci został, um, funkcjonuje jakby w Polsce, a więc taki ogólnopolski alert bezpieczeństwa, tak dotyczący uprowadzenia. Po wcześniejszych uprowadzeniach dzieci w Europie, jakby zdecydowano się właśnie na, 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 na taki system, żeby w momencie, kiedy dojdzie do uprowadzenia dziecka, tak to, żeby jedne media, wszystkie media praktycznie w jednej chwili zostały poinformowane. No, i rzeczywiście e, to po prostu funkcjonuje, tak. O, tutaj nawet powiększę Wam czcionkę. I to rzeczywiście funkcjonuje natomiast tak, no, to wszystko wyglądało w dosyć profesjonalny sposób, sposób, że było zorganizowane, ktoś to musiał wcześniej planować bo tutaj no tak, zostały, te, te dwie osoby zostały porwane samochodem właśnie marki Citroen, później ten samochód został porzucony, czyli ktoś na nich musiał praktycznie, na tych oprawców tych dwóch czekać, tak, gdzieś musiał być podstawiony samochód, nie wiadomo jaka to jest sprawa, tak, czy to nie jest spowodowane tym, że doszło do rozwodu i matka otrzymała prawa rodzicielskie znamy takie przecież przypadki wcześniej że bardzo często, jeśli matka otrzymuje prawa, autor... prawa autorskie, prawa rodzicielskie, na przykład ojciec się z tym nie zgadza, no to wtedy bardzo często dochodzi do porwań, tak, dziecko jest porywane. Natomiast, no, jeżeli to było profesjonalnie praktycznie zorganizowane, to można się spodziewać, że to już dziecko zostało wywiezione razem z tą matką. Tak? Pytanie też jest takie, czy tutaj zależało na porwaniu matki z dzieckiem, czy, te, czy też samego dziecka. No, to jest dramatyczna sprawa, bo wcześniej były takie sytuacje, z różnym skutkiem one się kończyły, ale z reguły chodziło o to, żeby porwać tutaj dziecko, tak. Były takie sytuacje, że dziecko było porywane sprzed oczu matki albo na przykład z przedszkola. No dramatyczna sytuacja, yy, niewątpliwie yy, praktycznie cała Polska o tym już wie, no ale tak jak powiedziałem, jeżeli tutaj doszło do zmiany samochodu, a więc mogło to być zorganizowane w sposób profesjonalny, yy, no to być może już yy, zmieniono drugi albo trzeci raz samochód, yy, no i praktycznie. Praktycznie tutaj te osoby mogły zostać wywiezione, tak? Albo też na wschód, co będzie tam naprawdę bardzo ciężkie, jeśli chodzi o odnalezienie tej osoby, tak? Jeśli chodzi o odnalezienie tej osoby, no bo na wschodzie tutaj może ślad się rzeczywiście urwać, tak? Rzeczywiście może tam się urwać ślad. I to może być duży problem, żeby odnaleźć właśnie te dwie osoby. No też trzeba pamiętać, że ktoś może porwać, tak, to dziecko. Nie wiadomo, czy to nie doszło do porwania dla okupu. Natomiast ci porywacze mogą gdzieś popaść w nerwy, może dojść do jakiejś sytuacji dramatycznej, a więc to dziecko na przykład może zginąć, tak, bo na przykład tutaj będą emocje, porywacze sobie nie poradzą, tak, z tymi, z tymi emocjami i może dojść do tragedii. Tak, no, nawet jeżeli to tak ktoś zlecił, kto znał to, 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 tą parę, tak? to dziecko i tą matkę, no to tutaj, no bo to się wydaje, że to jest gdzieś porwanie ze strony tak jakichś konkubentów, partnerów i tak dalej. Nie wydaje się, że to jest jakieś porwanie dla okupu, aczkolwiek mogę się mylić, tak też mogę się mylić, jeśli chodzi o te najbliższe osoby, tak, może to jest zupełnie związane z czymś innym. No ale tak powiedziałem, tutaj tak by to wskazywało. No i właśnie tutaj policja tak właśnie o tym informuje. Nawet jest specjalna infolinia 995, no, czasami to, to nie jest przesada tak, żeby samą po prostu infolinię na całą Polskę dla jednej osoby, dla dwóch osób uruchomić, tak, no. no, ale tak to działa, tak, bezpłatna linia, no i tutaj można wysłać też na maila, tak, policja.gov.pl to zaginięcie. No, tutaj osoby, które jakby były świadkami tego uprowadzenia, to mówią, że wszystko było dynamiczne, szybkie, zorganizowane. Tak, no, ten samochód Citroen oczywiście został znaleziony, także co z tego, że mieli tablice rejestracyjne, jeśli te, takie tablice rejestracyjne mogły zostać wcześniej skradzione. Tak, nie wiadomo, mm. czy ten samochód nie został skradziony albo nie został wypożyczony, także będzie utrudnione tak naprawdę tutaj z, dotarcie do. Dotarcie po prostu do tych osób, które za, są za to odpowiedzialne. Ogromny dramat. Tak, nie wiemy też na przykład, czy tutaj to dziecko nie leczy się, tak, nie, nie, nie potrzebuje mieć dostępu do lekarstw, na przykład cukrzycę czy inne jakieś lekarstwa, pompy insulinowe. No i takie porwanie może być niebezpieczne dla zdrowia tak, takiego dziecka, także zobaczymy jak tutaj sytuacja będzie się rozwijać. Oczywiście no, dużą rolę tu musi odegrać policja, tak? no, policja jest w stanie namierzyć, no, chociażby tutaj słynny archiwum X, który jest w stanie namierzyć przestępców sprzed lat i namierzyć praktycznie tych przestępców w każdym rejonie świata. No Dzisiaj technika też tak umożliwia smartfony i tak dalej na lokalizację, także bardzo szybko tutaj powinno policja praktycznie wiedzieć przynajmniej, kto porwał to dziecko, a gdzie się znajduje. No to już jest inna sprawa. Zobaczymy, tak, Jak ta sytuacja. Miejmy nadzieję, że to matka z dzieckiem odnajdą się i będą żyć, tak, bez żadnego u, 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 praktycznie, bez żadnej utraty zdrowia. Natomiast no, coraz częściej można spotkać się z takimi sytuacjami, że dochodzi do uprowadzenia dziecka, do porwania, to są emocje, rozwody, tutaj tak, to też jest jakby kwestia pokazania, że jeden rodzic chce czuć się ważniejszy, pokazanie siły. Natomiast pytanie jest takie, gdzie jest dobro dziecka. No nie mówię w takim jak jest w tym przypadku, tak, bo tutaj jest ciężko powiedzieć, kto to jest. Kto stoi za porwanie, Tak my możemy się domyślać, najczęściej to jest gdzieś z kręgu najbliższych, a być może to jest zupełnie czymś innym podyktowane, tak? Może by to być zupełnie czymś innym podyktowanym. No zobaczymy, zobaczymy jak rzeczywiście tutaj ta sytuacja jak ta sytuacja się rozwinie. No na razie tutaj media podają właśnie te informacje. Myślę, że Media, tutaj policja powinna podać więcej tak naprawdę zdjęć, tak? tego dziecka i tej matki, no bo przecież żebyśmy wiedzieli, jak ta matka wygląda, tak? Więcej zdjęć, żeby mogli ludzie roz, rozpoznać. No w dzisiejszych czasach ciężko jest tak naprawdę kogokolwiek uprowadzić i żeby tą osobę nie namierzyć, no bo praktycznie wszędzie na ulicach są kamery, mamy elektronikę, tak dysponujemy różnym, różnego rodzaju sprzętem, także wydaje się, że tutaj jest, przynajmniej sprawcy zostaną szybko określeni. No ale zobaczymy jak to będzie w tym przypadku, tak jak to będzie w tym przypadku. Jestem ciekawa wasza opinia na ten temat, co na ten temat sądzicie. Napiszcie w komentarzu, co uważacie na ten temat, czy rzeczywiście to jest profesjonalne porwanie, czy to jest przypadkowa osoba. Być może tutaj przestępcy pomyli i tak, to dziecko może z jakąś inną kobietą działają na jakieś zlecenie. No nie wiadomo tak naprawdę, jaki jest cel. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże wdzącą dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No przypominam jeszcze raz zaginiona Amelia 3 lata oraz jej matka te dwie osoby zaginęły w, w Białym Stoku, praktycznie nawet w biały dzień o poranku, o godzinie 10 sprzed bloku. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.